powiedzieć, że to wszystko tak naprawdę zasługa fanów, bo oni głosują. Ja wydałam piosenkę, myślę, że nie jest aż tak singlowa, myślę, że nie jest radiowa. Jest też kontrowersyjna. Natomiast powiedziałam fani, jeżeli chcecie, proszę bardzo, ja też uwielbiam ten utwór. Teraz już wszystko to wasza praca, żeby gdzieś to się pojawiło, gdzieś na listach to rotowało. Myślę, że robią co mogą, bo są najlepszymi fanami pod słońcem. Warto robić to, czemu się ufa, czemu ja wierzę, a nie tylko pod to, żeby był singiel, ale na przykład było to na przekór moim przekonaniom, więc ja tak jak czuję, tak robię. Klip do piosenki Rutyna ma być odzwierciedleniem tego tekstu. I nie był on zamyślany tak, żeby prowokować, żeby o tym napisali, żeby to tam, coś tam. Po prostu odzwierciedla to, co jest w tym tekście, odzwierciedla tą negatywną stronę tej pracy. Jestem świadoma tego, że to jest kontrowersyjne na pewno. Nie będę robiła taką głupiutką dziewczynę, która o naprawdę to wzbudziło kontrowersję, nie wiedziałam. Wiedziałam, ale nie było to zamierzone. Trasa koncertowa akustyczna będzie bardzo specyficzna. Będzie, powiedzmy, aż jazzowa. Wydaję też płytę jazzową do tego. Wiem, że już są takie miasta, jest na pewno Warszawa, jest Kraków, jest Poznań, Częstochowa, Katowice, Gdańsk, więc będzie, nie wiem, 10-11 miast. Mam nadzieję, że ludzie przyjdą. Będą to takie koncerty w filharmoniach, w teatrach, bardzo inaczej pojęte. Będą też goście, będą back wokale, będzie taka inna Ewa. I myślę, że taka Ewa mogłaby zainteresować do siebie ludzi, którzy na przykład na co dzień nie słuchają mojej muzy. Nie jest to ich klimat. W swoim życiu spotkałam wielu różnych fanów. Są niektórzy fani, którzy przekraczają granice. Był taki na przykład pan, który przyszedł do mnie do domu, do rodziców, wszedł do domu, usiadł ze swoim 7-letnim synem na kanapie, zaczął opowiadać o tym, że ten syn jest dla mnie najlepszym potencjalnym mężem i że na pewno nie może, i powiedział moim rodzicom, żeby nie zabraniali miłości, bo to jest coś karalnego. I zaczął pokazywać zdjęcia mojej przyszłej rodziny. Więc no to, powiedzmy, było bardzo ekstremalne, ale tak się zdarza czasami. Albo że ludzie są pod domem, albo że na tajniaka w restauracji robią zdjęcia. Mówię, wiecie co, chcecie zdjęcie, podejdźcie, zrobię sobie fajne, ładne zdjęcie, a nie, że tam na tajniaka ją spaghetti, tutaj mam ketchup i będziemy robić zdjęcie. Bez sensu, więc ja się bardzo cieszę z tego, że moi fani są przede wszystkim inteligentnymi ludźmi, a jak jest człowiek inteligentny, to z nim można rozmawiać. Uniejów, słynący głównie z geotermalnych źródeł, był miejscem finałowego koncertu w ramach trasy Lato Z i Dwójki. Jak zwykle publiczność i radiosłuchacze nas nie zawiedli, zrobiliśmy prawie 5000 kilometrów, spotkaliśmy się prawie z setką artystów, najlepszych artystów sceny rozrywkowej, muzycznej sceny rozrywkowej i było naprawdę fajnie. Zawsze był komplet, nasze koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Ale podczas całej letniej trasy koncertowej nie obyło się bez wpadek i humorystycznych sytuacji. Ustaliliśmy z reżyserem, że rzucam się w zimny Bałtyk, więc przewidziałem, że później będę musiał się przebrać, ale uwaga. Wziąłem sobie ciuchy, tylko zapomniałem o jednym. Nie zabrałem bielizny. Kiedy kręciliśmy do południa The Voice of Poland i ja musiałam przejechać do Łodzi szybciutko, już zdążyłam na ostatnią chwilę, ale zdążyłam bez próby. I był to koncert, który nie tylko, że nie miałam próby i dostałam cały scenariusz w samochodzie, kiedy jechałam na koncert, to całego powiedziałam z pamięci. Także wtedy pomyślałam sobie, że mój mózg jednak jeszcze jest w dobrej formie. Mieliśmy w koszalinie Andrzeja Krzywego, kontuzjowanego. Jak się później okazało, idealnie zaśpiewał na koncercie, trochę kuśtykał. No i później ochroniarze go musieli znosić na końcówce jego występu. Mi się sukienka raz rozpięła, to więc spięłam taka wyprostowana pod koniec, żeby tylko nie spadła. To są takie sytuacje, których nie widać, ale są gdzieś tam, zdarzają się na pewno. Jednak żadne wpadki nie zepsuły dobrej zabawy. Cała trasa koncertowa była genialna, naprawdę to są wspaniałe wspomnienia, nie tylko z zaplecza, z naszą ekipą, ale też z ludźmi na scenie, emocje niesamowite. Jak się bawicie? To są fajne spotkania muzyczne, też backstage'u widzimy się z zespołami, jest bardzo, bardzo fajnie, więc ja lubię takie imprezy w ogóle. Lubię czasami się zrobić na taką elfarną, wyjść i czas od czasu poczuć się jak piosenkarka, a nie jak dziewczyna, która się budzi z trądzielami i mówi, oj, gdzie jestem. W
Było jak zwykle przemiło, prześmiesznie i szkoda, że już się kończy. Publiczność jest zawsze świetna, tym bardziej w Uniejowie, bo to jest zawsze koncert ostatni, więc tu wszyscy się zjeżdżają i faktycznie jest zawsze fajnie, naprawdę. Na ostatnim koncercie wystąpiło wiele gwiazd. Publiczność pokazała, że ceni polskich artystów, nie tylko tych młodych. To jest właśnie zaskakujące i chyba najbardziej fantastyczne w tym wszystkim, że przychodzą bardzo młodzi ludzie, którzy oczywiście mają też inne kapele, które w tej chwili zaczynają, startują i tak dalej, są gdzieś w radiach, grają koncerty, więc to nie jest takie łatwe dla nas, ale oczywiście my gramy swoje rzeczy i przekonujemy tym, co potrafimy najlepiej, czyli szczerością, zwyczajnością. I myślę, że właśnie tą energią i bardzo, bardzo nas cieszy, że przychodzą ludzie bardzo młodzi. My to widzimy od wielu lat. A oto najlepszy dowód. Jak było w Uniejowie na koncercie? Super! Do zobaczenia za rok. Anna Garaj, Onet.